Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym live'ie. Naszym tematem dzisiejszej rozmowy jest borelioza, koinfekcje, diagnostyka i leczenie. Przed Państwem profesor Tomasz Wielkoszyński, reprezentujący Laboratorium Wielkoszyński oraz dr Krzysztof Majdyło, reprezentujący Centrum Medyczne Świętego Łukasza. Witaj, Tomaszu. Witam, dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję za zaproszenie. Dostaliśmy od Państwa bardzo wiele pytań i tutaj razem z Tomaszem myśleliśmy już nad tymi pytaniami. Mamy następujące wnioski, że rzeczywiście jest bardzo wiele kwestii, o których chcielibyście Państwo, żebyśmy rozmawiali. Nasza dzisiejsza rozmowa nie może zastąpić konsultacji lekarskiej. Byłoby to z jednej strony niemądre, z drugiej nieetyczne, ale bardzo mocno chcemy rozszerzać świadomość i chcemy, żeby te pytania, które Państwo wysyłaliście, czy będziecie wysyłać w czasie naszej rozmowy, były pretekstem do rozmowy, która będzie szerzyła dalej świadomość na temat boreliozy i ostrej, i przewlekłej, oraz koinfekcji, diagnostyki i leczenia. Nie chcemy jednak zastępować konsultacji lekarskiej. Naszym zadaniem jest też przygotowywać naszych kolegów lekarzy do leczenia boreliozy i wiem, że z jednej strony profesor Tomasz wielokrotnie dawał wykłady, my staramy się również tutaj w Gdańsku inspirować kolegów, dawać materiały, więc chcielibyśmy przygotować jak największą rzeszę lekarzy do leczenia, jednak nasze dzisiejsze wystąpienie nie może zastąpić tego typu konsultacji. Tomaszu, czy możesz troszeczkę powiedzieć więcej na temat laboratorium? Tak, myślę, że jakby głównym zadaniem, na którym dzisiaj powinniśmy się skupić, są problemy związane z diagnostyką boreliozy, ponieważ no jest to pierwszy etap, który ułatwia pacjentowi poznanie przede wszystkim tego, na co choruje, no a następnie umożliwia lekarzowi odpowiednio przygotowanemu podjęcie odpowiedniego leczenia. Nasze laboratorium, którym kieruję, zajmuje się szeroko pojętą diagnostyką chorób zakaźnych, w szczególności chorób przenoszonych przez kleszcze, boreliozy, koinfekcji odkleszczowych i my oferujemy zarówno możliwość wykonania badań serologicznych, jak i badań odporności komórkowej, czyli testów ELISpot stosowanych w diagnostyce boreliozy czy w kontroli tego schorzenia, leczenia tego schorzenia. Proponujemy czy oferujemy również dodatkowe badania uzupełniające często diagnostykę różnicową. Myślę, że o to również będziecie Państwo pytać i ten temat poruszymy w trakcie naszego spotkania. Dziękuję bardzo. Postaramy się w takim razie skupić w tych Państwa pytaniach na aspekcie diagnostycznym. Jeszcze kilka lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy moją przygodę z leczeniem boreliozy, testów było bardzo mało i były mało dostępne. Dzisiaj w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat mamy coraz więcej możliwości i będziemy chcieli podzielić się tym, jak najlepiej wykorzystywać te możliwości. Ja z kolei reprezentuję Centrum Medyczne Świętego Łukasza w Gdańsku i tutaj przedstawiono możliwości diagnostyczne, z kolei my zajmujemy się terapiami, jesteśmy grupą w tym momencie 7 lekarzy zrzeszonych czy działających pod auspicjami ILADS, stosującym takie podejście do boreliozy i chorób odkleszczowych. Oprócz antybiotykoterapii uczymy się nowoczesnych metod, takich jak hipertermia całego ciała i prowadzimy badania kliniczne z tym związane, czy technika SOT oraz różne podejścia związane z diagnostyką i szukaniem rozwiązań dla pacjentów przewlekle chorych. Więc dzisiaj mamy dyskusję diagnosty i klinicysty. Mam nadzieję, że będziemy mogli podzielić się wartościową wiedzą z Państwem. Przechodzimy do dzisiejszych pytań. Pierwsze pytanie. Ktoś z naszych widzów zadaje pytanie o różne techniki serologiczne, czyli oparciu o przeciwciała diagnostyki borelioza. I nasz widz mówi o tym, że w pewnych badaniach, takich jak ELISA, Western Blot, wyszło pozytywne IgM, w badaniu Microblot Array pozytywny IgM, IgG, z kolei w badaniu KKI, czyli krążących kompleksów immunologicznych, tylko wyszło dodatnie IgM, czyli pojawiają się różnice i nasz słuchacz dzisiaj zadaje pytanie, jak to jest, że są różnice pomiędzy różnymi metodami badania serologicznymi i na których powinien się opierać w dalszym leczeniu, w dalszej diagnostyce?
Rozumiem. Więc przede wszystkim myślę, że na początku należy powiedzieć, że badania serologiczne wykonywane w kierunku boreliozy nie mają pełnej standaryzacji. To oznacza, że nie ma ani wzorca międzynarodowego przeciwciał, do którego wszyscy producenci odnosiliby swoje zestawy i standaryzowali je do tego wzorca. Tak na przykład jest w przypadku przeciwciał przeciw toksoplazmie czy przeciwciał przeciw cytomegalii, gdzie takie wzorce są i być może wtedy porównywalność wyników uzyskiwanych różnymi zestawami różnych producentów w różnych laboratoriach jest większa. Natomiast jeśli chodzi o boreliozę, to ta rozbieżność wynika zapewne z faktu też stosowania różnych antygenów w różnych testach, w różnych wariantach tych badań serologicznych. Często zdarza się tak, że pacjent wytwarza przeciwciała do konkretnych kilku, dwóch, trzech, czterech antygenów i jeśli tego antygenu nie będzie w danym teście, no wtedy uzyskamy wynik niższy albo wynik ujemny. Stąd być może tak duża rozbieżność pomiędzy testami. Z moich obserwacji też mogę powiedzieć, że testy wykrywające krążące kompleksy immunologiczne, czyli testy KKI, cechują się, wydaje się, większą czułością diagnostyczną, czyli rozpoznają więcej przypadków boreliozy. Wynika to jakby z samej zasady testu, czyli tego, że w teście KKI wykrywamy krążące kompleksy immunologiczne, czyli przeciwciała połączone w organizmie pacjenta z fragmentami krętków, z antygenami krętkowymi, których nie wykrylibyśmy w innych pozostałych standardowych badaniach serologicznych, czyli w teście ELISA, czy w teście Western Blot, czyli w teście mikroblot. Mam tutaj pytanie jako lekarz, może chciałbym coś doprecyzować. Kiedy poleciłbyś użycie testu KKI w stosunku do takich bardziej tradycyjnych badań serologicznych? Jaki pacjent byłby taki pacjent, który z wyboru powinienem myśleć, nie będziemy marnowali pieniędzy i czasu na przykład mikroblot array, robimy od razu KKI? Znaczy ja myślę, że tu przede wszystkim należy myśleć o pacjentach, którzy są już w trakcie leczenia antybiotykowego, ponieważ zwłaszcza początki antybiotykoterapii, pierwsze 2, 3, 4 tygodnie, mogą powodować zjawisko uwalniania dużych ilości antygenów krętkowych, czyli w momencie, kiedy rozpoczynamy leczenie, krętki zaczynają się rozpadać, uwalniają z tych rozpadłych bakterii się antygeny i one powodują powstawanie krążących kompleksów immunologicznych, czyli jakby maskują nam te przeciwciała, które powinniśmy wykryć jakby w stanie przed leczeniem u takiego pacjenta. To na pewno jest takie podstawowe moim zdaniem wskazanie. Drugie wskazanie no to są pacjenci, którzy w standardowych testach, czyli w teście ELISA, którego oczywiście nie lubimy i nie polecamy, tu od razu powiem, ale na przykład w teście standardowym Western Blot uzyskują wyniki graniczne albo wyniki ujemne. Myślę, że wtedy warto sięgnąć po technikę wykrywania krążących kompleksów immunologicznych. Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Przejdźmy do drugiego pytania. Ono dotyczy zarówno leczenia, więc ja te kilka zdań będę miał od siebie, ale też dotyczy diagnostyki, więc wtedy przekażę Ci tutaj pałeczkę. Kobiety w ciąży i świeżo upieczone mamy często pytają o karmienie piersią po ukąszeniu przez kleszcza z rumieniem i bez niego. Czy przerywanie karmienia jest w takiej sytuacji zasadne? Czy korzyści wynikające z karmienia przewyższają ryzyko związane z możliwością zarażenia dziecka w ten sposób? Czy jakimi testami i kiedy warto badać dziecko w sytuacji, kiedy kleszcz ukąsi kobietę w ciąży? Więc na początek kilka słów komentarza z mojej strony. Oczywiście mamy tę sytuację, kiedy kobieta, która choruje na boreliozę, zachodzi w ciążę, albo rzeczywiście ten kleszcz, jak w tym pytaniu, zdarza się, czy ta świeża borelioza ostra zdarza się w czasie ciąży i pytanie, co wtedy robić. Oczywiście są antybiotyki, które są bezpieczne w ciąży i można je używać. Każdy przypadek traktujemy też indywidualnie, więc tutaj należy porozmawiać o tym z lekarzem prowadzącym tej sytuacji. Ja zawsze zachęcam, żeby kilka pierwszych miesięcy jednak karmienie piersią było kontynuowane. Wynika to z tego, że jeżeli dziecko, które nie ma przecież ukształtowanego układu odpornościowego, nie dostanie tego mleka od matki, które daje bardzo wiele substancji, które gdzieś powodują tworzenie dobrej immunologii u dziecka, to dziecko na pewno, na 100% będzie miało problemy immunologiczne. Z kolei przeniesienie infekcji jest kwestią pewnego ryzyka procentowego, którego też nie znamy, ale sytuacja, kiedy karmienie piersią jest obstawione tak samo jak ciąża antybiotykoterapią odpowiednią, minimalizuje
ryzyko przeniesienia infekcji na dziecka. Więc podsumowując, tak karmimy piersią co najmniej 3 miesiące, ewentualnie później kontynuujemy probiotykoterapię też dziecka odpowiednią. I teraz będzie pytanie, jak powinna wyglądać diagnostyka u małego dziecka. Tomaszu, nie wiem, czy jesteś z nami, czy słyszysz. Tutaj będzie pytanie, jak robić diagnostykę. W czasie samej ciąży ja preferuję wykonywanie testów ELISpot dla kobiet, aby mieć tą gwarancję, że wiem na pewno, czy jest aktualnie tocząca się infekcja i włączam antybiotykoterapię, na przykład amoksycylinę w czasie ciąży i w czasie pierwszych 3 miesięcy po urodzeniu dziecka. Te 3 pierwsze miesiące po urodzeniu dziecka czasami nazywamy czwartym trymestrem ciąży i tak to traktujemy bardzo podobnie. W tym czasie też matka powinna stosować i probiotykoterapię, i dziecko powinno stosować probiotykoterapię. Pytanie jest następujące, które tutaj zostawią nasi widzowie. Jak powinna wyglądać... Jesteś z nami, Tomaszu? Tak, teraz wróciłem. Coś tam chwilę było, nie brakowało. Ja dochodzę do mojego pytania, które jest do ciebie adresowane. Jak powinna wyglądać diagnostyka u małego dziecka, które jest ryzyko, że no, dostało tą infekcję w czasie ciąży, jest ryzyko wrodzonej infekcji. Jakie testy wybierać u małego dziecka i kiedy je wykonywać? Więc tak, jeśli chodzi o samo prowadzenie pacjentek z ostrą czy świeżą boreliozą w ciąży czy po urodzeniu dziecka, to tutaj jak najbardziej zgadzam się, że należy rozpatrywać to bardzo indywidualnie i myślę prowadzić leczenie przede wszystkim takich kobiet bezpiecznymi lekami, bezpiecznymi antybiotykami i terapią wspomagającą. Natomiast jeśli chodzi o same kwestie diagnostyczne, to przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że noworodek w ciągu pierwszego półrocza albo nawet pierwszego roku życia posiada we krwi matczyne immunoglobuliny klasy IgG, czyli tutaj jakby z zasady odpadają nam wszystkie testy serologiczne, które opierają się na klasie IgG. Natomiast przeciwciała klasy IgM, jeśli występują u dziecka, mogą występować w niskich stężeniach. Tu też warto o tym pamiętać, że normy wiekowe dla noworodków czy dla małych dzieci podają stosunkowo niskie stężenia IgM-ów całkowitych. W związku z tym również wytwarzanie przeciwciał klasy IgM swoistych dla krewetka może być utrudnione czy zmniejszone. I na pewno z dużą uwagą należy interpretować takie wyniki oznaczeń w klasie IgM. Jeśli uzyskamy wynik dodatni u takiego dziecka, no to oczywiście bezwzględnie jest to dowód wskazujący na to, że zostało zakażone albo w łonie matki, w drodze transmisji przezłożyskowej, albo w trakcie karmienia, przy czym to, co powiedziałeś, tu się również w pełni zgadzam, że tak naprawdę nie znamy ryzyka, jakie ono jest. Wydaje się, że być może pierwsze miesiące, pierwsze trymestry ciąży stanowią większe ryzyko, być może one również kończą się większymi niepowodzeniami tej ciąży, poronieniami, bo to obserwujemy klinicznie. Natomiast no, jakie to ryzyko jest całkowite, tego zapewne nikt nie wie. Jeśli chodzi o badania odporności komórkowej u takich małych dzieci, to tutaj główną przeszkodą jest to, że do badań potrzebujemy dużo objętości krwi. Racja limfocytów wymaga tam przynajmniej tych 10-8 ml krwi. W związku z tym no, jest to często też przeszkoda, która uniemożliwia nam wykonanie ELISpota czy LTT u tak małego dziecka. Czyli generalnie takie ograniczenie jest techniczne, jeżeli chodzi o to ilość krwi, ale jako sama metoda... Tak, myślę, że ona może mieć nawet większe znaczenie niż testy serologiczne u tak małych dzieci. Okej, dziękuję. Należy szukać rozwiązań technicznych, które zminimalizują właśnie objętość krwi potrzebnej do wykonania badania. Czekamy, czy to będzie się coś dalej tutaj zmieniało. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie jest następujące, myślę, że jest dosyć częste. Jak odróżnić autoimmunologiczną chorobę
od przewlekłej boreliozy. Tutaj osoba pytająca, no, jako przykład nam podaje reumatoidalne zapalenie stawu. Jak odróżnić RZTS od zapalenia stawu spowodowanego boreliozą? Prosimy o komentarz. Znaczy, tu przede wszystkim myślę, że warto powiedzieć, że na etapie diagnozowania boreliozy, czy w ogóle diagnozowania pacjenta, no, trzeba myśleć wielotorowo. Nie możemy iść tylko u pacjenta z objawami stawowymi w kierunku boreliozy czy jakiejś innej reaktywnej artropatii. Natomiast no, trzeba wykluczyć na pewno wszelkie autoimmunologiczne schorzenia i tutaj zadanie przede wszystkim leży po stronie lekarza, który zajmuje się tą diagnostyką, żeby przeprowadzić ją przynajmniej dwutorowo, czyli iść w kierunku boreliozy i koinfekcji, a z drugiej strony diagnostyki reumatologicznej, takiej typowej, no czyli przede wszystkim oznaczeń czynnika reumatoidalnego, przeciwciał antycytrulinowych, oceny intensywności czy zaawansowania stanu zapalnego, no to co wszystko, co rutynowo jakby robimy w reumatologii. Oczywiście zdarzają się przypadki artropatii klasycznych, seronegatywnych, natomiast no to wymaga już potem głębszej czy pogłębionej diagnostyki reumatologicznej, jeśli rzeczywiście mamy jakiekolwiek wątpliwości, a tak się zdarza. No są pacjenci, którzy mają na przykład i RZTS, i boreliozę, albo są pacjenci, którzy mają boreliozę, a pojawiają się u nich w trakcie przebiegu samej boreliozy przeciwciała wskazujące na rozwój jakiejś choroby autoimmunologicznej. Tu warto też pamiętać o tym, że samo stwierdzenie przeciwciał nie jest jednoznaczne z rozpoznaniem RZTS-u czy jakiejkolwiek innej kolagenozy czy choroby układowej. Często jest tak, że pojawienie się przeciwciał wyprzedza o 10, 15, 20 lat kliniczne objawy choroby układowej, także tu też jakby trzeba dużą ostrożność w tym temacie zachować. A możesz skomentować może zagadnienie, jeszcze myślę o tym pytaniu, współistnienia chorób autoimmunologicznych z infekcjami przewlekłymi, które wiążą również RZTS z infekcjami, z zakażeniami, z reakcją, opóźnioną reakcją immunologiczną na lipopolisacharydy bakteryjne, o klebsieli się kiedyś mówiło dość intensywnie jako czynniku sprawczym czy wywołującym odczyny stawowe w RZS-ie. Także myślę, że jest grupa pacjentów pewnie w pewien sposób genetycznie predysponowanych do rozwoju takich reakcji. Tu między innymi myślimy o antygenie HLA B27 pozytywnym, którzy w przebiegu boreliozy pewnie wieloletniej, takiej trwającej długi okres czasu, w którymś momencie ta odpowiedź immunologiczna obróci się przeciwko im własnych, ich własnych tkankom i rozwinie się któraś z chorób autoimmunologicznych. Może być to choroba układu ruchu, przykładowy nasz RZTS, może to być SM równie dobrze. Czyli tak naprawdę odpowiadając na to pytanie o odróżnianiu, trzeba powiedzieć, że no, diagnozując boreliozę czy inne infekcje, jesteśmy otwarci na całą internet, tak, i przeprowadzamy klasyczną diagnostykę różnych innych schorzeń. Może jest współistnienie dwóch schorzeń, niekoniecznie wykluczanie się, a może być też związek być może przyczynowy. Skutkowy, tak, związany jakby z długoletnim przebiegiem. Okej, przechodzimy do kolejnego pytania. Troszeczkę już dotykaliśmy tego zagadnienia, ale ktoś z naszych widzów pyta tak. Jakie badania można wykonać po zakończeniu antybiotykoterapii lub zakończeniu leczenia ziołami? Jak interpretować wyniki badań? Jeśli przeciwciała się utrzymują, jakie badanie wykonać z kolei w trakcie leczenia? Rozumiem, tak domyślę, że chodzi o leczenie boreliozy tutaj. Czy mamy pytanie, jakie badania po, jakie w trakcie, jak interpretować sytuację, kiedy skończyłem leczenie, a mam ciągle przeciwciała? Znaczy klasycznym, myślę, takim przykładem utrzymywania się przetrwałej produkcji przeciwciał jest utrzymywanie się przeciwciał klasy IgG i tutaj jakby każdemu pacjentowi mówię, że jest to zjawisko normalne i że raczej tych przeciwciał klasy IgG się
z reguły nie pozbędziemy nigdy. One mogą być trochę niższe, potem trochę wyższe, mogą w jakiś sposób fluktuować potem w trakcie kontroli po leczeniu, nawet przy utrzymaniu remisji klinicznej i poprawy klinicznej. Problemem często są utrzymujące się tak zwane przetrwałe IgM-y w boreliozie. I tutaj możemy ten problem jakby dwojako rozumieć. Albo jako zjawisko, które pokazuje nam jednak przetrwanie krętków i toczenie się jakiegoś subklinicznego zakażenia na takim znikomym poziomie, no albo rzeczywiście jako jeszcze pamięć układu odpornościowego, który pamięta zakażenie i produkuje te IgM-y. To jest pewnie też kwestia indywidualna i każdy pacjent musi być rozpatrywany indywidualnie w połączeniu z obrazem klinicznym, z tym, co się dzieje rzeczywiście od strony objawowej. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę po leczeniu czy w trakcie leczenia, to testami zdecydowanie bardziej zalecanymi czy wykorzystywanymi w tym celu są testy oceniające odpowiedź komórkową, czyli testy ELISpot, testy LTT, czy modyfikacje tych testów. I tutaj w ostatnim czasie widzę, że zarysowuje się tendencja nawet stosowania tych testów w trakcie antybiotykoterapii. Kiedyś mówiliśmy, że wykonanie ELISpota czy LTT powinno nastąpić co najmniej po 6-8 tygodniach czy minimum 4 tygodniach od leczenia. Natomiast wydaje się, że od strony technicznej, takiej laboratoryjnej, sam fakt leczenia, stosowania antybiotyków takich czy innych w koktajlach czy pojedynczo monoterapii, w żaden sposób nie koliduje jakby z techniką wykonania badania, wręcz przeciwnie, my do pożywek, w których hodujemy limfocyty, specjalnie wprowadzamy antybiotyki, żeby zabezpieczyć tę hodowlę przed jakąś infekcją w trakcie obróbki laboratoryjnej. Także sama antybiotykoterapia z zasady nie powinna kolidować z ideą testu ELISpot. Ostrożność, może powiem tak, w interpretacji, zwróciłbym uwagę na fakt zmiany antybiotyków, czyli takiego pacjenta, u którego wykonujemy badanie, no nie powinniśmy robić tego badania krótko po zmianie protokołu leczniczego, czyli pacjent leczy się jakimś zestawem, zmieniamy mu antybiotyki 1, 2 lub 3, czy modyfikujemy ogólnie leczenie i krótko po tym, w perspektywie myślę pierwszego miesiąca po tej zmianie, no nie powinniśmy wykonywać badania ELISpot, no to jest jakby związane z taką dużą być może niestabilnością układu odpornościowego i koniecznością pewnego czasu na stabilizację tej immunologii po zmianie antybiotyków. Po to, żeby ten obraz po prostu był wiarygodny i nie zmienił się po kolejnych dwóch tygodniach. Mhm. W sposób praktyczny, jeżeli zakończymy leczenie antybiotykowe, na przykład mamy, ustąpiło objawy albo są minimalne i lekarz z pacjentem dochodzą do konkluzji, to jest ten czas, żeby zaprzestać. Jakie badania byś polecił i w jakim interwale czasowym, żeby jakby zewaluować jakby sukcesy naszego leczenia? Myślę, że tym pierwszym badaniem, które no warto by było zrobić po 4, 6, 8 tygodniach, gdzieś tak w perspektywie tego 1-2 miesięcy po zakończeniu leczenia, jest test ELISpot w kierunku boreliozy czy w kierunku koinfekcji, jeśli takie było. Okej, czyli żebyśmy uniknęli tych zagadek, o których wcześniej mówiłeś, związanych z serologią, tych niejednoznaczności, sugerujesz test ELISpot i mówisz, że no, powinien być jednak interwał czasowy. Albo miesiąc, albo dwa miesiące. Też jakby ten okres miesiąca, dwóch daje nam przede wszystkim obserwację kliniczną, no bo jeśli po dwóch tygodniach od zakończenia leczenia czy po trzech pojawiają się objawy, no to w tym momencie nie ma sensu robić żadnego badania, no bo... Tylko wracamy do terapii. Wskazuje nam przede wszystkim na nawrót zakażenia. Także to jest jakby takie dodatkowe bezpieczeństwo i dla lekarza, i dla pacjenta, które no, pokazuje, że okres od zakończenia leczenia do pobrania materiału, czyli tam załóżmy do tego 6 tygodnia po skończeniu leczenia, no, jest okresem stabilnym, jest okresem z wyciszonymi objawami czy bez objawów. No to jest na pewno duże bezpieczeństwo wtedy. Dziękuję. Mamy kolejne pytanie, które też mam wrażenie, że właściwie dotykaliśmy problemu. Jeden z tutaj z naszych pacjentów robił bardzo szeroką diagnostykę, których jedyna rzecz, która wychodziła pozytywna, to były przeciwciała IgM w kierunku boreliozy w metodzie KKI, w krążących kompleksach immunologicznych. Objawy są tylko skórne,
swędzącą opuchliznę, zmiany skórne, sine fioletowe, pojawiające się od czasu do czasu. Bywają też bóle stawowe, mięśni i bóle karku. I tutaj nasz pacjent ma no, ten dylemat, który wielu ma. Zakaźnicy mówią, że na pewno nie jest borelioza. Z kolei tutaj jest test KKI pozytywny w IgM. I nasz pacjent pyta nas, czy na pewno jest to borelioza. Dodaje jednocześnie, że takie koinfekcje jak Bartonella i Babesia, no, które moglibyśmy utożsamiać z objawami skórnymi może, czy mięśniowymi, wyszły negatywne. Mhm. Znaczy ja pierwsze co po usłyszeniu pytania pomyślałem o bartonellozie. To się pewnie zgodzisz ze mną, że... Tak, bo zmiany skórne, mięśnie, to nie tyle borelia, coś innego, prawda? Nasuwa podejrzenie bartonelli. Tu no, pamiętajmy jednak o tym, że nie ma badań stuprocentowo pewnych i ujemny wynik badania w kierunku bartonellozy no, nie wyklucza jej w 100%. Tutaj tego... to razu, bo nie przeczytałem całego pytania, bo to jest dłuższa wypowiedź, że był robiony panel boreliozowy w twoim laboratorium, więc rozumiem, że chodziło o badania serologiczne, bo one są zawarte w panelu. Tak. Więc chyba radą byłoby użycie testu ELISpot. Być może szukać tak, odpowiedzi w drugiej ścieżce odpowiedzi immunologicznej, czyli w odpowiedzi komórkowej w testach ELISpot, w testach LTT. I w tym momencie chyba byśmy radzili nie tylko skupienie się na boreliozie, ale właśnie tak jak przed chwilą powiedziałeś, mieć w swoim spektrum również bartonellę. Zdecydowanie tak. Natomiast nie jest testem czułym, zdecydowanie czulszym niż standardowa diagnostyka serologiczna, testy typu Westerblot. I często zdarza się tak, że pacjent z podejrzeniem boreliozy uzyskuje potwierdzenie tylko w teście KKI, szczególnie właśnie w kasie IgM. Rozumiem. Znaczy, myślę, że też rada do naszego pacjenta tutaj jest taka, że też z lekarzem prowadzącym powinna być stworzona jakaś taka indywidualna strategia, która, nie wiem, znajdzie wsparcie i ze strony lekarza i pacjenta, żeby jednak i diagnostykę, a później leczenie no, bardziej indywidualnie zrobić, prawda? Tak, myślę, że też obraz kliniczny musi być na pewno szerzej przedstawiony, no bo jakby w tym pytaniu widzimy objawy skórne, widzimy jakieś okresowe objawy stawowe, a objawów pewnie może być dużo więcej, które sprawnego diagnostę czy lekarza naprowadzą być może. Mhm. Dokładnie, na pewno jedno pytanie tutaj nam nie wyczerpało tematu, być może dobry diagnosta, dobry lekarz też, kiedy pochwyli się nad badaniami dodatkowymi czy historią, znajdzie jakieś rzeczy, których my dzisiaj tutaj nie widzimy i nie rozmawiamy. W jednym zdaniu znajdującym się w pytaniu. Dokładnie. Kolejne pytanie mam wrażenie, że również było już poruszone, ale przeczytam. Jak długo we krwi utrzymują się przeciwciała IgG i IgM od boreliozy po jej wyleczeniu? Może powtórz tą jedną rzecz, bo to myślę, że jest ważna myśl. Przeciwciała klasy IgG mogą utrzymywać się dożywotnio. Są pacjenci rzeczywiście, którzy je tracą po roku, dwóch, trzech, czasami dosyć długo czekamy na spadek tej klasy przeciwciał IgG. Natomiast zdecydowana większość pacjentów tą odpowiedź w klasie IgG utrzymuje po skutecznym leczeniu, po długiej obserwacji, po odstawieniu leczenia, czyli w remisji klinicznej, gdzie faktycznie możemy przypuszczać, że borelioza została wyleczona czy wyciszona skutecznie i na pewno przeciwciał klasy IgG nie powinniśmy kontrolować czy traktować jako objawu czy wyniku, który wskazuje na przetrwanie zakażenia. W przypadku przeciwciał klasy IgM myślę, że duża część pacjentów traci te przeciwciała jednak po leczeniu. Czasami trwa to pół roku, czasami ciut dłużej, do roku nawet te miana IgM-ów spadają. Czasami to się dzieje już w trakcie leczenia. Także to też jest kwestia bardzo indywidualna i też zdarzają się pacjenci, którzy mają jednak tą przetrwałą produkcję IgM. No i tutaj zawsze mówię, że obraz kliniczny jest decydujący u tych pacjentów. No albo sięgamy jakby po drugą ścieżkę diagnostyczną, czyli po testy odpowiedzi komórkowej, testy ELISpot. Zgadza się. Kolejne pytanie dotyczy znowu bartonelli, czyli przed chwilą też temat poruszyliśmy. Tutaj z kolei ktoś z naszych widzów u małego 2,5-letniego dziecka 2 miesiące po wyciągnięciu kleszcza zrobił badania serologiczne bartonelli. Nie wiemy z tego pytania, czy również borelia była badana. Wnioskuję, że tak, ale w badaniach bartonelli wyszły graniczne miano przeciwciał IgM.
i pytanie rzeczywiście zadaje nasz ten słuchacz, co należy dalej zrobić u takiego dziecka. Odpowiedź chyba jest dosyć ciasna. Kliniczny przede wszystkim. Tu jako lekarze chyba się z tym zgodzimy i to jest jakby pierwsza odpowiedź, która się nasuwa. Natomiast to, co mówiłem też wcześniej o jakby specyfice odpowiedzi immunologicznej u małych dzieci, że odpowiedź serologiczna może być nie do końca wykształcona, że jakby wytwarzanie tych swoistych IgM-ów do Bartonelli, dla antygenów Bartonelli może być słabe i może być niepełne czy opóźnione. Także no, na pewno obserwować takie dziecko. Myślę, że jeśli nie ma objawów, to na pewno byśmy nie leczyli takiego wyniku czy takiego pacjenta. Natomiast no, myślę, że warto by było za miesiąc, dwa skontrolować ten wynik, być może oznaczyć również stężenie całkowitych IgM-ów, bo to pozwoli nam wtedy ocenić, jak układ odpornościowy ogólnie wytwarza przeciwciała klasy IgM i być może wtedy łatwiej będzie zinterpretować ten wynik w kierunku Bartonelli. Być może też obejrzeć IgG, czy konwersja nastąpiła przeciwciała, prawda, z IgM do IgG. W wielu pracach, w wielu publikacjach, wielu autorów podkreśla, że takim niezbitym dowodem na jakby przebycie czy nabycie, jakkolwiek to nazwiemy, zakażeń jest zjawisko serokonwersji, czyli zjawisko zmiany ujemnego wyniku, szczególnie w klasie IgG, na wynik dodatni. Także jeśli to się z reguły dzieje później niż pojawiają się IgM-y, być może właśnie w tej kontroli kolejnej warto wykonać badanie w obu klasach, plus jeszcze tą ocenić to stężenie całkowitej immunoglobuliny. Rozumiem. Kolejne pytanie pominiemy, bo dotyczy znowu małych dzieci. Mówiliśmy już o tych ograniczeniach serologii, ograniczeniach testów komórkowych u dzieci, więc kilka minut temu poruszyliśmy ten temat. Następnie mam pytanie od osoby, która znowu dwa miesiące po wyciągnięciu kleszcza zrobiła badanie ELISpot 2 w kierunku boreliozy i to badanie wyszło negatywne, czyli no dobrze, cieszymy się, że jest negatywne, ale pozostaje ta wątpliwość, jest pytanie, czy to można jakoś weryfikować, czy trzeba. I właściwie chciałbym teraz, żebyśmy troszeczkę porozmawiali na temat tego badania ELISpot 2. No, jest tego, co wiem, jest to badanie i bardzo swoiste, i bardzo czułe. Czy trzeba weryfikować? To jest pytanie, które tobie zostawię. Co do czułości, do swoistości też zostawię tobie, żebyś troszeczkę opowiedział i też o pewnych ograniczeniach. U kogo jednak to badanie ma jakieś ograniczenia? Znaczy, przede wszystkim myślę, że warto powiedzieć, że w diagnostyce boreliozy i również koinfekcji, no bo jakby zasady tutaj są podobne, musimy iść zawsze dwutorowo, czyli i myśleć o badaniach serologicznych wykrywających przeciwciała i o badaniach odpowiedzi komórkowej, czyli teście ELISpot czy ELISpot 2 w przypadku boreliozy. Jeśli chodzi o sam test ELISpot wykonywany w naszym laboratorium w kierunku boreliozy, to cechuje się on jakby większym panelem antygenów. Stosujemy przede wszystkim antygeny specyficzne dla krętka, antygeny rekombinowane, co powoduje, że uzyskujemy mniejszy odsetek, mniejszą ilość wyników fałszywie dodatnich. W momencie, kiedy stosujemy do stymulacji limfocytów, czyli do wykonania testu ELISpot lizaty krętkowe, czyli białka uzyskane w sposób od naturalnie żyjących krętków, które składają się jakby z puli białek specyficznych i z puli białek niespecyficznych, no istnieje duże ryzyko, że tak naprawdę nie rozróżnimy odpowiedzi swoistej, czyli tego, że limfocyt reaguje na białko typowe dla krętka boreli, od odpowiedzi nieswoistej, czyli odpowiedzi, kiedy limfocyt reaguje na białko, które jest wspólne na przykład dla różnych bakterii, również dla bakterii fizjologicznie występujących w naszym organizmie. Stąd jakby duże znaczenie przy wyborze antygenów do wykonania testu ELISpot ma właśnie to, że są to antygeny swoiste, specyficzne dla krętka boreliozy, i tak naprawdę mamy tam tylko jeden antygen niespecyficzny, ten lizat krętków Borrelia burgdorferii. Dziękuję. Patrzę troszeczkę na pytania, które tutaj nam na bieżąco dosyłają Państwo. Jedno chciałbym wyciągnąć, bo właściwie kogoś to bardzo niepokoi, a my właściwie o tym rozmawialiśmy, bo jest pytanie, czy dodatnie badania ANA1, ANA2 jednocześnie wykluczają
to, że mamy aktywną mykoplazmozę, anaplazmozę czy chlamydiozę. Mówiliśmy o tym Państwu, że same zjawiska autoimmunologiczne mogą wydarzać się równolegle z infekcjami, więc infekcje należy diagnozować i może być tak, że sama obecność AN1, AN2 to niekoniecznie choroba autoimmunologiczna, bo te zjawiska mogą, tak jak tutaj mówiliśmy, wyprzedzać o lata powstanie choroby autoimmunologicznej. Więc to są dwa różne zjawiska, diagnozujemy jedno i drugie. Wracam do pytań z mojej listy. Jeśli chodzi o samą specyfikę testów AN1 i AN2, myślę, że warto też to poruszyć. Wykrywamy przeciwciała, których tak do końca my nie identyfikujemy. Tak, prawdziwa identyfikacja autoprzeciwciał występujących w chorobach autoimmunologicznych ma miejsce w teście AN3, stosując już to nazewnictwo, czyli w teście typu immunoblot czy western blot, w którym mamy oczyszczone czy rekombinowane autoantygeny, i tak naprawdę wtedy możemy z pewnym 100% prawdopodobieństwem powiedzieć, że takie a takie przeciwciało do takiego autoantygenu występuje u pacjenta. Natomiast to, że w teście AN1 czy AN2 w odniesieniu do miana świeci w taki czy inny sposób jakieś przeciwciało, jakaś surowica, do końca myślę nie definiuje choroby autoimmunologicznej. To jakby no i z jednej strony obraz kliniczny wiadomo, a z drugiej strony jakby takie pełne laboratoryjne potwierdzenie obecności tych autoprzeciwciał wydaje się no konieczne, żeby cokolwiek dalej mówić na temat autoimmunologii. Tak, czyli to jest raczej screening, który mamy i w takim sytuacji, gdy objawy kliniczne mogą wskazywać na chorobę autoimmunologiczną, na pewno AN3 i potem pełna diagnostyka, która jest jakby przypisana każdej jednostce tej chorobowej autoimmunologicznej. Ja z doświadczenia powiem, że myślę, że tak około 10-15 minimum procent pacjentów z boreliozą ma jakieś przeciwciała z kręgu autoimmunologii, które wykrywamy w teście AN1, natomiast z reguły nie udaje nam się potem zidentyfikować tych przeciwciał dokładnie jako przeciwciał charakterystycznych dla jakiejś choroby konkretnej układowej. Także być może jest to po prostu niespoista odpowiedź układu odpornościowego, który wytwarza jakieś tam autoprzeciwciała bez znaczenia klinicznego, najprawdopodobniej zupełnie żadnego, które wykrywamy w tych badaniach przesiewowych AN1 czy AN2. No, opisano przeciwciała DFS-70, które występują przecież u pacjentów zdrowych z większą częstotą. U pacjentów z układowymi chorobami tkanki łącznej, które też świecą na jeden i całkiem fajnie imitują jakieś poważne przeciwciała toczniowe czy związane z poważną taką autoimmunologią. Także tu jakby kwestie diagnostyczne na pewno wymagają dopracowania i doprowadzenia do końca. To bardzo cenne. 10% to dosyć częste zjawisko, więc nie jest to jakieś niezwykłe odkrycie, to po prostu się zdarza. Tak. Patrzę na naszą listę. Pytanie dotyczy teraz anaplazmozy. Sytuacji, w której mamy dodatnie tylko IgG, IgM-y są ujemne, dotyczy też dziecka i też pytanie o interpretację. Trudno powiedzieć, nie znamy jakby historii w pełni, czyli nie wiemy, kiedy ewentualnie doszło do kontaktu z kleszczem. To jest pytanie numer jeden, zwrotne. Przeciwciała IgG no, występują długo. Mogło być tak, że anaplazmoza jest równie dobrze chorobą o takim samoograniczającym się przebiegu. Ona nie musi prowadzić do jakichś ciężkich, wielomiesięcznych dolegliwości. Mogła równie dobrze przejść skąpo objawowo czy bezobjawowo. Mogło takie zakażenie przebiegać i stąd jakby te przeciwciała IgG, które pewnie zostaną na długo, na wiele, wiele lat, czy do końca życia nawet. Pytanie znowu o obraz kliniczny, to myślę, że przede wszystkim to no, samego wyniku w klasie IgG na pewno zgodzisz się ze mną, nie leczylibyśmy. Tak, oczywiście nie leczymy papieru, leczymy człowieka, to jest podstawowa zasada. Leczymy wyniku. Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest też odpowiedzią na bardzo wiele podobnych pytań. Obraz kliniczny, anaplazma, wątroba śledziona, hemoliza, zaburzenia krzepnięcia. I mała płytkowość. Dokładnie, czy mamy tego typu zjawiska i ewentualnie badanie ELISpot. Tak jest.
Kolejne pytanie znowu dotyczy wątpliwości diagnostycznych. Badanie serologiczne w kierunku babesji jest ujemne. Pytanie, czy coś więcej można tutaj zrobić? Też nie wiemy nic na temat obrazu klinicznego. Wiemy tylko, że serologia jest ujemna, a jednak ktoś z naszych widzów ma wątpliwości. Jak diagnozować babesję w takim razie? Znaczy myślę, że w diagnostyce babesiozy, podobnie jak w pozostałych zakażeniach odkleszczowych, znowu wrócę do stałej melodii, czyli do myślenia dwutorowego i o serologii, i o testach komórkowych, o testach ELISpot. Pewne znaczenie być może mają badania parazytologiczne, czyli obraz krwi w badaniu mikroskopowym. Natomiast tutaj też często zdarzają się artefakty, muszę powiedzieć, w badaniu bezpośrednim rozmazu barwionego pod mikroskopem i z dużą ostrożnością interpretowałbym jedyny wynik dodatni w postaci rozmazu dodatniego przy ujemnej serologii, przy ujemnym wyniku testu ELISpot, przy ujemnym PCR-ze, bo o tym też myślę, warto myśleć w przypadku babesiozy. Także no i obrazie klinicznym, o którym tak naprawdę tutaj nic nie wiemy. Rozumiem, czyli po prostu konkluzja jest ta sama, jak mówi, że łączymy obraz kliniczny, diagnostykę, no w tym sytuacji nie opieramy się tylko na mikroskopowej parazytemii, dlatego że są możliwe tutaj fałszywie dodatnie badania. Raczej łączymy kilka informacji, żeby mieć pełen obraz. Kolejne pytanie właściwie dotyczy profilaktyka boreliozy po infekcji po znalezieniu na sobie kleszcza, czyli dotyczy nie tyle przewlekłych borelioz, ale unikania ostrej infekcji i tutaj ja chętnie podejmę się tego, dlatego że chyba to jest najważniejsza rzecz, o której my cały czas musimy powtarzać, bo jeżeli uda nam się zapobiec ostrej boreliozie, no to nie będzie też przewlekłej boreliozy, która jest takim dużym problemem i możemy bardzo no, uratować komuś tak naprawdę życie i dekady często gdzieś zdrowia, jeśli odpowiednio zareagujemy po kleszczu. Podejście nas, czyli lekarzy ILAC, jest takie, że po każdym kleszczu powinniśmy myśleć o 2 tygodniach antybiotyków. Wynika to z tego, że kleszcz to jest tak zwana brudna igła narkomana i polskie kleszcze, nie tylko polskie, ale noszą w sobie bardzo wiele patogenów i wiemy, że statystyki są zatrważające, więc jest to rozsądne podejście. Jeśli pojawia się rumień, który nie jest jakąś, nie wiem, alergią, ale jest oznaką toczącej się już infekcji, czyli jest dowodem, że to jest borelioza, to leczenie powinno być miesięczne albo dłuższe, powinno być na pewno no, czymś potraktowane już bardziej poważnie. Poważnie i wielolekowo, no bo to też nie wiemy, do końca, co miał w sobie, jeśli go oczywiście nie zbadaliśmy. Tak. Czyli tutaj na początek 2 tygodnie immunoterapia. A jak już leczymy dłużej, to już tworzymy cały protokół leczniczy, prawda? Tak. I tu jakby na podkreślenie jest ważny czas. Na to trzeba zwrócić, myślę, przede wszystkim uwagę. Pamiętajmy o tym, że krętki czy inne patogeny, one w pierwszych dobach po ukąszeniu kleszcza żyją przede wszystkim w miejscu ukąszenia, w skórze. W momencie, kiedy w tym czasie wysycimy pacjenta antybiotykiem, który dobrze penetruje do skóry, istnieje duża szansa, że no to zakażenie nie ulegnie rozsianiu, że jakby nie dojdzie w ogóle do rozsiania zakażenia po organizmie pacjenta i to jest myślę najlepszy moment, najlepszy czas, który warto wykorzystać i poświęcić ten tydzień, dwa, tak jak mówisz, na antybiotykoterapię, która zapewne zrobi nam mniej krzywdy niż rozwijająca się borelioza. Niż przeoczenie czegoś. Ja tutaj miałbym dodatkowo dwie rzeczy. Jedną, którą sam tutaj chciałbym wyraźnie wyartykułować, drugą będę chciał ciebie poprosić, Tomaszu. Pierwsza rzecz, drodzy Państwo, jakby chodzi o szybką interwencję. Nie o to, żeby ten antybiotyk się po kilku dniach, ale w miarę możliwości od razu. Tak. I dzisiaj, kiedy istnieją możliwość telekonsultacji, Państwo możecie tak naprawdę z dnia na dzień zamówić konsultację. Wiem, że my jako Centrum Medyczne Świętego Łukasza oferujemy tak zwane szybkie, pokleszczowe konsultacje i wielu naszych kolegów również oferuje to. Więc jak najbardziej uderzajcie do nas z tym pytaniem. Dzięki e-receptom możecie mieć receptę dostać w czasie rzeczywistym, więc tutaj jest duży plus. Więc ja mówię w ten sposób, że okres koronawirusa ma też taki jeden z dużych plusów, że pojawia się duża otwartość na telemedycynę, która może jeszcze rok temu były znaki zapytania, co jest właściwe, co niewłaściwe.
Dzisiaj ekspertyzy prawne są takie, że jak najbardziej jest na to miejsce, więc też wykorzystajmy to. Możecie Państwo sięgnąć po konsultację szybko, otrzymać od razu antybiotyk, zareagować absolutnie szybko. A do Ciebie, Tomaszu, mam pytanie. A dobra, jak z diagnostyką po kleszczu? Co powinniśmy robić? Kiedy badania serologiczne? Kiedy ELISpoty? Jak może wyglądać badanie samego kleszcza? Co ty nam odpowiesz tutaj? Tak, myślę, że pierwszą opcją, o której warto powiedzieć, no to jest badanie kleszcza, które pozwala przede wszystkim no, mieć informację, co w tym kleszczu żyło, co on tam miał w sobie. Oczywiście nie jest to równoznaczne z zakażeniem pacjenta, dodatni wynik kleszcza. Na pewno zdarzają się tak zwane ślepe ukąszenia, tak jak w przypadku ukąszeń żmij, gdzie nie wstrzyknięte te zostaną żadne patogeny, albo układ odpornościowy jest na tyle silny, że udaje mu się zdusić takie zakażenie w zarodku. Także no tu jakby musimy, nie możemy stawiać znaku równości między dodatnim wynikiem kleszcza a rozpoznaniem boreliozy czy jakiegoś innego zakażenia u osoby pokąsanej. Natomiast no, dodatni wynik kleszcza na pewno daje nam nakazuje większą obserwację, czy baczniejszą obserwację takiego pacjenta. Inaczej myślę, byśmy podeszli do pacjenta, u którego no, wynik badania kleszcza jest ujemny i nic się więcej nie dzieje, nie ma rumienia, nie ma żadnych objawów ogólnych. No, myślę, że tutaj jakby po zamknięciu tego okresu 2 tygodni dla bezpieczeństwa można obserwować po prostu takiego pacjenta. Natomiast inaczej trzeba myśleć o pacjencie, u którego jednak to badanie kleszcza było dodatnie i pokazało obecność borelii czy jakiegoś innego patogenu. Druga kwestia no to jest okno serologiczne, czyli wchodzimy jakby w kwestię badań serologicznych tutaj po kontakcie z kleszczem. Okno serologiczne w boreliozie wynosi od 4 do 6 tygodni, czyli myślę, że to jest minimalny okres czasu, po którym możemy wykonać badania serologiczne po to, żeby one miały sens, żeby pokazało jakby obiektywny wynik, a nie wynik fałszywie ujemny, bo organizm nie zdążył wytworzyć jeszcze żadnych przeciwciał. W przypadku badań odpowiedzi komórkowej wydaje się, że ten okres tego okna nie serologicznego, ale okna diagnostycznego, może tak to nazwijmy, jest trochę krótszy, on wynosi od 3 do 4 tygodni. Także może być tak, że pierwszym zalecanym badaniem po okresie 3-4 tygodni jest badanie odpowiedzi komórkowej, badanie ELISpot, a po kolejnych 2 tygodniach na przykład badanie serologiczne. Myślę, że to jest jakby taki pełen pakiet, który możemy pacjentowi zaoferować i który no najobiektywniej pokaże to, co się ewentualnie działo czy wylęgło w kontakcie z kleszczem. Okej, dziękuję.